Kochani, dziś przychodzę do Was z challenge'em, który nazywa się Niesmaczne Fasolki. Jestem pewna, że na pewno ten challenge już znacie, bo ja osobiście uwielbiam oglądać ten filmik i uwielbiam, kiedy dziewczyny go robią na swoich kanałach. Ja dzisiaj będę nagrywała ten filmik razem z Danielem, ale niestety jeszcze go nie ma, więc muszę na niego poczekać. A w tej chwili stwierdziłam, że jeśli go jeszcze nie ma, to ja Wam szybko wytłumaczę, o co w nim chodzi, chociaż jestem pewna, że na pewno już wiecie. Mam takie pudełeczko fasolek i najpierw chcę Wam powiedzieć, skąd ja je mam i gdzie ja je kupiłam. A mianowicie poprosiłam swoją przyjaciółkę, która mieszka w Warszawie, żeby mi je kupiła. Wiem, że można je dostać w kuchniach świata, w Złotych Tarasach. I ona właśnie tam je kupiła. Takie pudełko kosztuje około 40 zł, bo ja mam tą powiększoną wersję. Ale ona mi kupiła, uwaga, uwaga, za jedyne 20 zł. Także jestem jej bardzo, ale to bardzo wdzięczna. Jeśli to oglądasz, Kasia, to muah, buziaczki dla Ciebie. I już Wam pokazuję, jak to wygląda w środku. W środku, jak widzicie, jest bardzo dużo takich różnych kolorowych fasolek, które wyglądają przecudownie i aż mam ochotę je zjeść. Ale uwaga, one wcale nie są takie dobre, bo pojedynczy kolor, na przykład zielony, może oznaczać coś dobrego, jak zarówno coś niedobrego. Także nigdy nie wiemy, na jaką fasolkę wylosujemy i powiem Wam, że one w ogóle nie pachną, także nie możemy się sugerować zapachem. I tutaj ja mam dołączoną taką grę, jak widzicie, w której kręcimy kółkiem i losujemy. Ale my nie będziemy używać tej gry, tylko po prostu będziemy jeść pojedynczy smak z Danielem z każdego koloru i będziemy mówić, która fasolka jest dobra i która niedobra. I od razu Wam powiem, że postaramy się po prostu nie wypluwać tych fasolek, no chyba, że naprawdę będą bardzo, ale to bardzo niesmaczne. Ale powiem Wam, że one tak smakowicie wyglądają, że ja nie wiem, czy one mogą być niesmaczne. Pewnie się mylę, ale naprawdę wyglądają po prostu cudownie i aż mam ochotę je zjeść. Także czekam na Daniela i będę dla Was już nagrywała. Jeszcze szybko stwierdziłam, że Wam przeczytam, jakie to są smaki, więc może być tutti frutti, bądź śmierdzące skarpetki, limonka, bądź skoszona trawa, śmierdzące jajko, znaczy takie zgniłe jajko i maślany popcorn, pasta do zębów, bądź jagoda, czy tam borówka, żygi, bądź brzoskwinia, karma dla psa, bądź czekoladowy pudding, soczysta gruszka, bądź glut z nosa, jakiś taki śmierdzący ser bądź karmelowa kukurydza, chusteczki dla dzieci, takie do wycierania, bądź kokos i lukrecja bądź odór z kunksa. Fu, ani lukrecji nie lubię, więc nie wiem, na co wolałabym trafić. Także to są wszystkie te smaki. Skarpetki albo tutti frutti. A która to jest? Takie różowe z kropkami. To co to jest? No albo śmierdzące skarpetki, albo tutti frutti. Różowe? No. Mamy tutaj miseczkę, żeby wypluć dlaczego. Ale umówmy się tak, że nie wypluwamy, tylko staramy się to zjeść. Dobra? No nie. Dobra, wiesz. To takie różowe z kropkami. Nie, czekaj. Razem to weźmiemy. Trzy. A co, zapluć mogę? No, w razie czego? 3, 4. Ofu. No i dobre. Ej! A nie, nie dobre. Ej, pomoj. Nie, moje też nie dobre. Czekaj, że takie skarpet starego, śmierdzącego faceta. Ej, go nie zjem. To wypły. Przegrywasz. Opu. Ej. Co tutaj jest? Woda, nie jedźcie śmierdzący skarpetek. Nawet dobre. Dobre? No co ty mówisz? Dobre śmierdzące skarpetki, ty musiałeś mieć tutti frutti. To będzie albo limonka, albo skoszona trawa. I to jest takie... O, to i to dobre. Skoszona trawa dobre? Chociaż w sumie to jest takie zielone. No. Trawa. Dobra trawa.
Mm? Też mam trawę. Dobra. Widzicie. Ale dobra trawa, aż dziwne. Nie? Ale czuć taką trawę prawdziwą. Nie? Ja już. Trawę wiesz, czy mogę zjeść. Dobra. Co już? Tutaj jest dużo kolorów. Następne to będzie zgniłe jajko albo maślany popcorn. Ani maślanego popcornu, ani zgniłego jajka chyba nie chciałam zjeść. Czekaj, jaki to jest kolor? Pokaż. To jest o ten. Widzę, że jajko. Nie ten, nie, nie. To jest ten chyba jaśniejszy, wiesz? Czekaj, jeszcze tak sprawdzę. No, to jest taki... Gdzie on jest? Tylko nawet tu nie, na pewno nie ten. O ten. Nie? Masz. No to... Zżygam się. Przestań. O kurwa. Nie. Ale ja nie miałam jajka, miałam popcorn. Ja miałam jajko. Oboje, to będą albo żygi, albo brzoskwinia. To tego nie jemy. Jemy! Nie, to z Kasią zjem. Wszystko jemy. Ja tego nie jem. Nie. Patrz. Nie zjem tego. To staraj się tak na pierwsze zęby najwyżej wyplujesz. Ale postaraj się tego nie wypluć. Czekaj. Nie. Taka w kropki. 3, 4. Brzoskwinia. Brzoskwinia. Ale pycha. Jak taki... O fu. Jak taki soczek. Uciekasz mi z kadru. Jak taki soczek dla dzieci. Ale pycha. Dobra. Czy spróbować jeszcze jedno? Nie, ja już tych nie będę jadł. Pokaż sobie dalej. Dobra. Dobra, bardzo dobra. Karma dla psa albo czekoladowy pudding. O fu, tego się najbardziej boję. I to są takie... O, te takie brązowe jakby. I tak. Jak karma dla psa wygląda. No. Ale to takie... może jest nazwa. Nie, nie, to są napis tych pasolek. Dobra, próbujemy. Nie! Jak... O fu! Jak... Faktycznie jak karma dla psa, a to są jakieś takie... To nie są przecież... O fu, no... Jak kiełbasa, taka zmielona. Fu. Ej, ja sobie tak... Przed tym jak mieliśmy nagrywać, myślałam, że o, pewnie mi się wszystkie dobre trafią. Nie, jest już tego. Nie, już to kończymy. To jest złe. No, nie, nie radzę. Albo... Glut z nosa, albo gruszka soczysta. I to jest takie solone z takimi plamkami, jakby. O, tutaj masz. Znowu mi się trafi jakiś. Szukasz innego? Chcesz to? Nie. Nie, tutaj masz. No, po to. To takie jasnozielone kropeczki. Gruszka! Nie wypluj. Nie. Nie wypluj tego. Nie. Przygrywa. Wszystko wypluwa. Dobra. Już tylko 3 smaki, dasz radę. Albo śmierdzący ser, albo karmelowy... karmelowe... Jak to się nazywa? Kukurydza. Kukurydza? Tak, karmelowa. Weź. Karmelowa kukurydza. Tu to masz. Jak to wygląda? Podać ci, czy sam sobie wolisz? Już mi się zżygać chce. Daniel, przestań. Ja to później dodam. Także... To jest takie... To chyba. Czyli albo stary ser, albo stary ser, albo karmelowa kukurydza. Ser. Ser. Przepraszam. Nie mam nic pić. Nie dobra, masz. Nie, nie, tego nie wypiłam. Ale nie, lepiej tego tak do końca nie rozgryzać, bo tak troszkę. A tutaj śmierdzi tymi skarpetami przez ten. Masz to moje? No to może być dobre. Albo chusteczki takie dla dzieci do wycierania, albo kokos. To zajebiste. No ale lepsze niż chyba jakieś skarpety. Takie białe całe. Nie. Chusteczki dla dzieci. Na krem. O. Kokos. A krem. I nawet kokos nie smakuje. Jak krem taki... Nie wiem.
Chyba to nie będzie fajne, bo cały czas wszystko wpływamy, także... I to najgorsze zostało. Albo taki odór z Kungsa, albo Lukrecja. Lukrecję nie lubię. A co to jest Lukrecja? Nie wiem, co to jest Lukrecja. Spróbuję, wiedział. Które to jest? To czarne? Czarne, no. Lukrecja, pół. Tu jest Lukrecją, to co ci Michał dał. Dobra, także zjedliśmy wszystkie fasolki. Daniel nie chciał już później przyjść tutaj nagrywać, bo mama przyszła do nas i musieliśmy przerwać. Który ci najbardziej nie smakował? Wszystkie. Nie, ale tak najbardziej, najbardziej. Żygi. Nie jadam żygu. Mi najbardziej te śmierdzące skarpetki, bo nawet jak teraz wąchamy pojemnik, który tu leży, co wypróbowaliśmy, to dalej czuć takie śmierdzące skarpetki. Dobra, mamy nadzieję, że film wam się podobał i pa pa. Pa pa.